Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Oskar, witam was już w kolejnym filmie na moim kanale. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Wpisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. Kolejny nietypowy film, no popatrzcie, ostatnio tych filmów jest dość dużo. Dlaczego zaczynamy sobie w tym miejscu, a nie przy komputerze, przy kierownicy? Otóż dlatego, że tego biurka, no u was za około 15 minut już praktycznie nie będzie. Słuchajcie, dzisiaj będziemy montować nowe monitory, jakie sobie zakupiłem dzięki uprzejmości paru ludzi. Teraz wam się wyświetlają oczywiście te nazwiska na ekranie, znaczy niki w sumie, które przyczyniły się do tego, że mogłem zakupić sobie taki oto zestaw. I co? Może bez zbędnego przedłużania, te monitorki będą montowane dosłownie tutaj, gdzie jest teraz telewizor, a tu, gdzie jest teraz biurko, będzie telewizor, więc będzie zamienione stronami, a komputer to jeszcze zobaczycie, gdzie będzie. Może nie zdradzę na początku filmu, żebyście jeszcze z chęcią obejrzeli całą resztę. No i założyłem jeszcze rolety, ale to już wam nie pokażę, bo mam w połowie odsłonięte, więc widzielibyście, jak mam za oknem, a nie będziecie wiedzieć, gdzie ja mieszkam. Także co, ja się zamykam, bierzemy się do pracy i trzymajcie kciuki, żeby to wszystko wyszło prosto, dość szybko i bezproblemowo, bo jak wiemy, takie aż przemeblowania nie zawsze idą zgodnie z planem, jakbyśmy chcieli, ale miejmy nadzieję, że teraz będzie inaczej. Ej, stop. Zdecydowałem, że ten film nie będzie taki długi, nie będzie wcale długi, bo znając życie i tak wam nie będziecie chciało oglądać tego całego montażu i tak dalej. Także macie chwileczkę z rozbierania poprzedniego biurka, no a później się napawajcie po prostu tym świetnym wyglądem. No co, jak widzicie, za mną już jest stanowisko w pełnej okazałości, jest już skończone. Ta cała praca zajęła mi 4 dni, od piątku mniej więcej godziny 13 do poniedziałku godziny 19, bo w poniedziałek jeszcze musiałem tam załatwiać parę rzeczy, dlatego troszkę się to przedłużyło. No ale jednak, 4 dni wyjęte z życia po to, żeby przesunąć biurko na lewą stronę pokoju, powiesić komputer, który no przysporzył trochę problemów, bo tu jest ściana z żelbetonu i to jest bardzo wytrzymały żelbeton, bardzo trudny do przebicia, w którym się nadziałem na twardy kamień i prawie wierto spaliłem, ale udało się. Jednak nie jestem taki głupi, jak może się wydawać, a także wszystko jest pod kontrolą. Oczywiście nie obyło się bez różnych problemów, niespodzianek, nieprzewidzianych sytuacji. O czym mówię? A mówię tu mianowicie o tym, że musiałem dokupić kable oczywiście do monitorów, bo w zestawie z tymi trzema monitorami dostałem 3 kable, znaczy pojedyncze dla każdego, DisplayPort oraz HDMI. I one miały 1,5 metra, ale ja myślałem, że mają metr. Więc zamówiłem kolejny kabel DisplayPort o długości 1,5 metra
nie wiedząc, że to jest ta sama długość. No i kicha, bo nie starczyło. Tego monitora nie mogłem podłączyć do komputera, bo okazało się, że kabel jest za krótki. No i musiałem dokupić 3-metrowy, bo 2-metrowego tego samego nie było, tylko był 3-metrowy. Więc jest tu 3-metrowy kabel DisplayPort wpakowany. I tak, lewy monitor jest przez DisplayPort, prawy monitor przez DisplayPort, a środkowy przez HDMI. Dlaczego? Bo do środkowego monitora mam podłączoną nagrywarkę Elgato 4K 60 Pro, która musi być podłączona przez HDMI, bo kabel z monitora idzie do karty przechwytującej Elgato, z Elgato dopiero do karty graficznej. I jako że te monitory mają 165 Hz, ale na DisplayPorcie mogę przeskoczyć jedynie ze 120 na 165, a na HDMI ze 120 przez 144 na 165, wszystkie monitory mam ustawione na 120 Hz. Zdecydowałem, że między 60 Hz, który miałem wcześniej, tak to będzie przeskok, więc na razie sobie będę grać na 120x3, bo wolę mieć każdy monitor ustawiony dosłownie identycznie, aniżeli mieć na środkowym 144, a na bocznych 165. Z monitorów jestem jak najbardziej zadowolony. Dziękuję oczywiście Mario w głównej mierze, który się przyczynił do zakupu tychże monitorów. Jednakże nie można zapomnieć też o innych, jak Pectus, Ksaimonek, Panda i wszyscy inni, o których już nie pamiętam, bo było was naprawdę tyle. Ludzie, którzy mi pomogli kupić te wszystkie monitory, które teraz mam, są po prostu nieziemscy, bo żeby nie wy, no to by tego tutaj nie było. Kolejną jeszcze rzeczą, która wynikła niespodziewanie, no był uchwyt na monitory. No jak widzicie, wszystkie monitory stoją normalnie na swoich nóżkach, na których miały nie stać, ale zdecydowałem, że to już tak zostanie. Nie będę już tutaj niczego zmieniać, modyfikować, bo jest dobrze tak jak jest. Dlaczego? Zamówiłem uchwyt na 3 monitory. Jest to Arctis bodajże Z3 Pro, który podobno obsługuje do 3 monitorów 32-calowych. Owszem, obsługuje jak najbardziej, ale nie zakrzywionych. Od razu wam mówię. Generalnie brakowało mi jakieś 2 cm do tego, żeby te monitory razem dopasować. No i niestety się nie udało. Nie udało się ze względu na to, że te monitory byłyby na wprost, a nie tak zaokrąglone pięknie jak są teraz, więc to mijałoby się z celem, żebym miał zamontowany ten uchwyt. To po pierwsze, po drugie lewy monitor był troszeczkę niżej, nie mogłem tego już skorygować, bo jest po prostu za ciężki. Dlatego, słuchajcie, uchwyt, który kupiłem za 430 zł do tych monitorów, sprzedam wam za 350 zł. On wcale nie był kompletnie użyty, tylko tyle co rozpakowany, dlatego cena już jest od razu mniejsza. I no, jeżeli ktoś jest zainteresowany, wszystkich, dosłownie wszystkich, zapraszam na mojego Instagrama, do którego link macie w opisie, albo teraz wam się wyświetla na środku ekranu, bo tam odpiszę na wszystkie wiadomości. Bo mam parę rzeczy do sprzedania, a mianowicie tak. Mam do sprzedania 2 uchwyty. Właśnie ten nowy, którego nie mogę używać, oraz stary na 2 monitory. Stary uchwyt sprzedam za 150 zł. Cena adekwatna do jakości, bo dałem, pamiętam, za niego ponad 300 zł. On jest do dzisiaj sprawny, a ja wam to sprzedaję troszeczkę bardziej po taniości. Jako że dzięki wam to mam i tak dalej, no to sprzedam go o wiele, wiele taniej. Czyli nowy uchwyt za 350, a stary uchwyt za 150. Oczywiście z ostatniego filmu, w którym mówiłem o wentylatorach, również mam je do sprzedania, bo jeszcze ich nie sprzedałem, bo nie wystawiłem ich na OLX-a. Teraz sobie postawiłem, skoro już mam te wszystkie monitory i tak dalej, to będę to wszystko zbierać do jednego miejsca, do jednego czasu i sprzedam to wszystko naraz. Każde wentylatory są również na sprzedaż. Ogólnie, jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie ceny rzeczy, które sprzedaję, macie je również w opisie. Wszystko będzie opisane, bo czasami to, co mówię w filmie, może być niezrozumiałe. Kolejną rzeczą, którą sprzedaję, są LEDy za monitor. LEDy za monitor ze względu na to, że monitory są zakrzywione i też nie mogę ich zamontować i zdecydowałem, że w sumie ich nie potrzebuję. Ja za LEDy dałem mniej więcej 400 zł, także wam za 200 zł mogę je sprzedać. Jest to zestaw Corsair LS100 Starter Pack. One są użyte, mają zużyte magnesy w połowie, druga połowa jest oczywiście sprawna i tak dalej, ma klej i tak dalej, dlatego o wiele taniej. Ceny wszystkie są tak czy siak do negocjacji, dogadamy się jakoś, żaden problem. I ostatnią rzeczą, która jest jeszcze na sprzedaż, jest kabel DisplayPort 1,5 metra DisplayPort 1.4, czyli z tego co wiem chyba najnowszy standard, o ile się nie mylę. Sprzedam wam go za 15 zł. Serio. No bo po co mam więcej? Ja za niego dałem 35,
Nawet go nie rozpakowałem, jest nowy. Macie go za 15. Trudno, będę stratny. Mój problem. Wisienką na torcie tego filmu jest tak naprawdę nie to, co mam wam na sprzedaż, tylko to, co mam wam do oddania za darmo. Jedyne, co musicie zrobić, to opłacić przesyłkę. Chodzi o to, że ja do was wysyłam, a wy opłacacie tą przesyłkę. Czyli powiedzmy ile? 15-20 zł. Co mam do oddania? Moje dwa stare monitory. Monitor LG 23,5 cala. To jest monitor z funkcją telewizora, czyli z tunerem TV, oraz drugi 21,5 calowy BenQ. Mam je do oddania za darmo. Do LG-ka mam wszystko. Jest karton, pilot, wszystko jest ładnie zapakowane. Do BenQ nie mam nic, bo BenQ został kupiony wcześniej od kolegi. Ja po prostu go dostałem tak do ręki, bez kartonu. Także ja jakiś karton ogarnę pewnie, no i wyślę tutaj od siebie kurierem. Najpewniej to będzie GLS. I macie to za darmo. I teraz co musicie zrobić, żeby taki monitor za darmo otrzymać? Oczywiście, słuchajcie, nie jest to nic prostego. Znaczy jest coś prostego, oczywiście, bo to jest rozdanie, czyli ja będę losować po prostu osoby, ale jakie kryteria? W pierwszej kolejności będę brać osoby, które naprawdę potrzebują tego monitora, czyli w pierwszej kolejności spojrzę się na osobę, która ma monitor 4x3 o rozdzielczości 1280 pikseli na 1024, nie wiem, jakiś stary 17-calowy LG Flatron na przykład, bądź nie mają wcale monitora, bo też niektórzy mi tak pisali, że nie mają wcale monitora i oni potrzebują. Także takie osoby będą brane w pierwszej kolejności. Nie chcę, żeby była sytuacja, ktoś ma monitor jeden, 23-calowy Full HD i po prostu chce sobie dołożyć drugi. No nie, bo wiem, że takich osób, które naprawdę potrzebują takiego monitora, jest bardzo dużo. A te monitory nie są jakoś mega wypasione, tylko są normalne, ale są do oddania za darmo. Jedyne, co musicie zrobić, to płacić przesyłkę i nic więcej. Żeby się do mnie zgłosić po te monitory, również piszcie do mnie na Instagramie, bo na Instagramie mogę sobie posegregować każdą wiadomość, zapisać wasz profil, zobaczyć kto, co, jak do mnie pisze i my się tam dogadamy. Powysyłamy zdjęcia, pogadamy i tak dalej i ja wybiorę osoby, które dostaną za darmo te monitory. Także co reasumując, rzeczy na sprzedaż, rzeczy do oddania, 4 dni roboty, 3 nowe monitory, komputer na ścianie, jestem powalony. To był weekend pełen roboty, pełen wrażeń, no na pewno dla mnie, bo wszystko robiłem samemu, z pomocą Piotrka, za co mu bardzo dziękuję oczywiście, bo przyjechał, nagrywał mnie, pomagał mi. No ale no pracy ile mam włożonej, no to widać, słychać i czuć. Podobno ludzie mówią, że to najlepsze stanowisko na polskim YouTubie, ale ja w to oczywiście nie wierzę, bo są ludzie, którzy mają lepsze, ale tego nie nagrywają. Także nie ma co się wywyższać, bo na pewno jest ktoś lepszy ode mnie. Wreszcie człowiek spełnił swoje jedno z kilku marzeń, które jeszcze mu zostały, no bo to nie wszystkie marzenia oczywiście. Marzenia trzeba całe życie spełniać i sobie je stawiać tak naprawdę. Ale takie najbliższe w tej chwili jest już spełnione i to dzięki wam. Mam nadzieję, że wam się ten film podobał. Był on krótki, ale miał być krótki. Mówię, zdecydowałem, że nie będę nagrywać wszystkich tych przebitek, jak nie wiem, tam wiercę wszystkie dziury, nie wiem, blat kładę i tak dalej, bo to jest naprawdę żmudne i bardzo trudne do nagrania. I ja wiem, że wam się nie chciałoby tego oglądać, bo tak naprawdę wiem, że oglądacie ten film tylko po to, żeby się dowiedzieć, jak zgarnąć za darmo monitory. To jest oczywiste. To na chwilę obecną ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich filmów na kanale, bo na pewno nieraz się takie pojawią. No to napiszcie komentarz. Tak, chcemy, nie wiem, lubię placki, czy pozdrawiam mamy, taty i rodziców, a ja na pewno to przeczytam i odpowiem. A my się widzimy w następnym filmie na kanale albo na streamie. Trzymajcie się. Sayonara. I w pewnym momencie, jak się uśmiechnąłem na tym filmie, to tak mi pękły usta, że zabolało mnie cholernie, ale nie mogłem tego pokazać, bo mnie nagrywa kamera. He. A w tle jest Ania. Ale jej nie usłyszycie. A weź się wydrzyj. Halo. Zobaczymy na nagraniu dopiero w postprodukcji. Pozdro.